Nie, Rosjanie już nam nie grożą. Ale czy Niemcy nam grożą, czy nie? Więc po pierwsze, nie zgadzam się z tezą, że Rosja nam nie zagraża. Zagraża. To, że w razie starcia zapewne je wygramy, nie uchyla ambicji rosyjskich. Na początku wykładu powiedziałem, że Rosja w 170 tysięcy nie mogła podbić Ukrainy, ale jednak próbuje. I dziesiątki tysięcy ludzi giną z tego powodu. Więc ja nie twierdzę, że Rosja nas podbije. Natomiast nie ośmieliłbym się powiedzieć, że nie spróbuje. Już mówię. Nie jest prawdziwą teza, że będziemy mieli największą armię na świecie, bo oczywiście nikt nie może się równać ze Stanami Zjednoczonymi. Czy najsilniejszą, wszystko jedno. Oczywiście nie. Polska będzie miała najsilniejszą armię na wschodniej flance NATO. Już jesteśmy silniejsi od Bundeswehry, co pewnie jest zaskakujące dla większości z Państwa. Niemcy oczywiście nie zagrażają nam wojskowo. Natomiast naturalnie, że mają ambicje zdominowania politycznie Europy Środkowej. Przy czym sądzę, tego nie jestem pewien, ale sądzę, że mają świadomość, że nie są w stanie zdominować całej Europy Środkowej i stąd ich zgoda na podział stref wpływów z Rosją. Gdyby Rosja pokonała Ukrainę, już dominuje nad Białorusi, po pokonaniu Ukrainy zapewne bez wojny, a tylko szantażem wojskowym wchłonęłaby Mołdawię. Byłaby to sytuacja wygodna z punktu widzenia Niemiec. Berlin mógłby szantażować Polaków losem Ukraińców i Białorusinów, Rumunów losem Mołdawian, Bałtów losem Białorusinów i wszyscy by go słuchali, tym bardziej, że takie zwycięstwo byłoby dowodem na rzecz tezy, że Amerykanie nie potrafią zapewnić powstrzymania ekspansji rosyjskiej. W związku z czym wzrosłaby pozycja Berlina i Paryża, przy czym Francja słabnie w stosunku do Niemiec z uwagi na słabą gospodarkę i od dawna prowadzoną dosyć nieodpowiedzialną politykę przez kolejnych prezydentów Francji. W związku z czym, jeśli pan pyta o zagrożenie niemieckie, rozumiane jako zagrożenie polityczne niemieckimi ambicjami dominowania nad Europą Środkową, to potwierdzam, tak. I instrumentarium unijne będzie do tego wykorzystywane, przy czym jestem optymistą, to znaczy uważam, że to się Niemcom nie uda. Nie mają do tego potencjału. Na dodatek Unia Europejska, proszę pamiętać, że jest w czwartym pod rząd kryzysie. My Polacy jesteśmy przyzwyczajeni, ci, którzy nie są ekspertami na co dzień się zajmującymi tą problematyką, do obrazu Unii, jaki został wytworzony w czasie procesu przystępowania do Unii, czyli przed 2004 rokiem. Stabilnej, bogatej Unii, która w razie problemów wyłoży stosowne sumy i rozwiąże te problemy. Otóż proszę pamiętać, że od tego czasu mieliśmy w 2008 roku kryzys finansów południa strefy euro. Jest potworne zadłużenie w pasie Grecja, Włochy, Hiszpania, Portugalia. Od 200 paru procent w Grecji, 160 parę we Włoszech, po 130-120 w Hiszpanii. Francja też mniej więcej jest w tej kategorii, 120. 49, coś koło tego, do 50 paru. Zresztą COVID tutaj to zmienia na niekorzyść naturalnie, czy zmieniał. Teraz mamy, ale po kolei, tak? Mieliśmy kryzys finansów. Później był kryzys imigracyjny, który znów dotknął tego samego pasa, południa. Znów kosztowny. Później był kryzys covidowy, gdzie pierwsza fala też dotknęła głównie Włoch i Hiszpanii, jak Państwo pamiętacie. Lockdowny, zamrażanie gospodarek gwałtownie pogorszyły wskaźniki ekonomiczne. A teraz idzie kryzys energetyczny, na który tylko Polska jest przygotowana. Nie w 100%. Ale tylko my nie jesteśmy zależni zupełnie od gazu rosyjskiego, w Europie Środkowej przynajmniej. Właściwie tam Hiszpanie, tak, czy Portugalczycy też nie. Ale tu w naszym regionie Polska zdążyła na czas i nikt inny. Na to wszystko nie ma pieniędzy. Proszę zwrócić uwagę, że Unia Europejska, budując Europejski Fundusz Odbudowy, ten z którego mają być środki na KPO, na ten polski program odbudowy, krajowy program odbudowy, złamała traktaty, albowiem nie była w stanie go zbudować z środków własnych. Artykuł 310, 311 i 312 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wyraźnie precyzują, że budżet Unii musi być po pierwsze zrównoważony,
Po drugie, pochodzić w całości z środków własnych. Tymczasem Europejski Fundusz Odbudowy w całości pochodzi z kredytów zaciąganych pod flagą Unii Europejskiej przez Komisję Europejską na międzynarodowych rynkach finansowych, a zatem ze złamaniem tych trzech artykułów. I całość tego kredytu trzeba będzie spłacić. To są opowieści zarówno rządu, jak i opozycji. Tutaj wszyscy czarują publiczność i wytwarzają nieprawdziwe wrażenie, że część tych pieniędzy to są darmowe granty. Otóż nie są. Granty są na linii Unia Europejska, państwo członkowskie. Ale ponieważ Unia te granty stworzyła z zaciągniętych kredytów i będzie musiała je spłacać, państwa członkowskie będą składały się na spłatę tych kredytów w imieniu Unii. Więc żadnych darmowych pieniędzy w tym wszystkim nie ma. A cały mechanizm został po to stworzony, żeby te potwornie zadłużone południe nie musiało płacić wysokich odsetków od zaciąganych pożyczek, no bo im kto bardziej jest zadłużony, tym koszty obsługi długu rosną. Jeśli się zaciąga ten dług pod flagą Unii Europejskiej, to koszty jego obsługi są mniejsze niż jak się zaciąga pod flagą grecką. Panie profesorze, Tomasz Radzikowski, pytanko, bo wiem, że pan profesor ma dużą orientację, nie wiem ile pan może powiedzieć, ale jak wyglądają struktury państwa obecne ukraińskiego, tych elit, które do niedawna przecież były różne, dzisiaj w wyniku tej wojny, to się na pewno mocno zmieniło, uległo to dużej zmianie. Jak to jest, jakie są perspektywy, jak pan profesor widzi tych ludzi, którzy tam przejęli w tej chwili władzę, no bo wiemy o Załęskim, tak? Wiemy o jakichś tam kilku ludziach, którzy są wokół niego, natomiast na pewno jest to, no, on jest o tyle fajniejszej sytuacji, że korzystając z wojny, jeżeli ktoś lubi Putina, to po prostu wchodzą i go kasują. My jeszcze takiej możliwości nie mamy, chociaż moglibyśmy uznać, że jesteśmy państwem frontowym i też powinniśmy to zrobić. No ale jak to wygląda u nich dzisiaj? Dziękuję, to jest bardzo ciekawe pytanie i pozwoli mi na pokazanie państwu jeszcze paru istotnych elementów wynikających z tej wojny. Cofnijmy się do okresu sprzed 2019 roku, czyli ostatnich wyborów parlamentarnych i prezydenckich na Ukrainie. Do tego momentu na Ukrainie rządził obóz polityczny Petra Poroszenki, który był silnie związany z Niemcami i z naszą opozycją. Ukraina jest biednym krajem o słabej klasie politycznej. W związku z tym gro debaty ukraińskiej na temat ukraińskiej polityki zagranicznej, a nawet jeśli nie gro, to istotna część, na tyle istotna, że ważyło to na kształcie tej debaty, organizowana była za pieniądze Fundacji Adenauera, Fundacji Eberta, Fundacji Bertelsmanna i Fundacji Sorosza. W związku z tym, że również i nasze zaplecze rządowe, jak było opozycyjne, czyli PiS przed 2015, też nie miał pieniędzy, wysyłanie ludzi na konferencje do Kijowa, opłacanie im samolotów i hoteli, to jest poważne przedsięwzięcie, szczególnie jeśli chcemy konkurować w tym zakresie z Niemcami. W związku z tym obraz Polski w kręgach eksperckich Ukrainy przed 2019 rokiem, a nawet później, w zasadzie dopiero teraz się zmienił, kształtowany był pod przemożnym wpływem przekazu niemieckiego i polskiego przekazu opozycyjnego. Stąd dziwaczne dosyć zachowania polityki ukraińskiej w rodzaju próby budowy relacji z Polską przez zaproszenie na doradców Balcerowicza, Nowaka i Czecha. To tak jakbyśmy my teraz opowiadali, że będziemy budowali świetne relacje z Zełenskim i zaprosili jako współpracownika Poroszenkę i Tymoszenko. Istniało przekonanie podtrzymywane przez naszą opozycję, a też dodajmy, że i tu muszę państwu trochę się pochwalę, tak? Ale ja od dawna byłem w tych środowiskach. Jeździłem na Ukrainę od początku tego wieku. Na początku właśnie z Fundacją Batorego, czyli polską gałęzią Sorosza. Znam te środowiska, w wielu konferencjach z tymi ludźmi uczestniczyłem. I ten przekaz był taki słodko-europejski, tak? Czasem ich tam budziliśmy, że to nie jest aż tak wszystko ulukrowane. Ale to te związki międzypersonalne, to te zaufanie międzyludzkie, tak jeśli ktoś zna się od lat i później usłyszy jakąś opinię od tego znajomego, to ją przyjmie po prostu. I ci znajomi ukraińskich ekspertów to byli znajomi z kręgów eksperckich naszej opozycji.
albo z kręgów eksperckich niemieckich. W 2019 roku w wyborach prezydenckich odsunięto Poroszenkę i uwaga, 70% składu parlamentu. Sługa Narodu, czyli partia Zełenskiego, szła do wyborów pod hasłem: nasi kandydaci nigdy jeszcze nie zasiadali w Radzie Najwyższej. Innymi słowy, był to przekaz: nie są tak skorumpowani jak ci, co zasiadają. I Ukraińcy mieli serdecznie dosyć tego skorumpowanego systemu i sam fakt, że się nigdy nie było parlamentarzystą, był atutem wyborczym. W związku z tym wymieniono, nazywamy to rewolucją parlamentarną, wymieniono 70% składu parlamentu. Wyobraźcie sobie Państwo, że w Polsce zniknęłoby 70% posłów i byliby na ich miejsce nowi. Może nie, to oczywiście jest ryzykowne, bo nie wiadomo, kto by się tam dostał. Prawda? Też ludzie znikąd. Tak? Tak. Ale jak widać, skala próchnienia państwa na Ukrainie była tak głęboka, że to raczej uzdrowiło państwo niż osłabiło. To jest pierwszy element. Przy czym proszę zauważyć, że Zełenski pochodzi ze wschodniej Ukrainy. I jeszcze może dodam coś, co może być dla nas interesujące. Ukraina była państwem oligarchicznym. Sam zresztą Zełenski był protegowanym Kołomojskiego, który chwalił się, że nie łamie prawo ukraińskie, bo prawo ukraińskie zabrania podwójnego obywatelstwa, ale on ma potrójne, bo był obywatelem Ukrainy, Cypru i Izraela. Przy czym Zełenski wyszedł spod kurateli Kołomojskiego i to jeszcze przed wojną. On nie jest aktorem. To jest taka łatka przypięta mu przez przeciwników politycznych. On jest przedsiębiorcą rozrywkowym. On występował również jako aktor. Znaczy jest też aktorem, ale generalnie był małym oligarchą, że tak powiem. Teraz ten system oligarchiczny przeżywa silny wstrząs, albowiem jego bazą terytorialną i materialną jest południowa i wschodnia Ukraina, czyli te tereny, które w tej chwili są niszczone w wyniku działań wojennych. Te wielkie fabryki, wielkie zakłady oligarchów ukraińskich są rozbijane przez artylerię. Na dodatek, tu znowu odwołam się do polskiego kodu kulturowego, wszyscy wiemy, co to była sanacja. Więc co to była sanacja? To były rządy zasłużonych ludzi pierwszej brygady. Frontowców, którzy wywalczyli niepodległość. To wiecie Państwo, kto będzie rządził Ukrainą po tej wojnie? Frontowcy, którzy obronią niepodległość. I jak skorumpowany urzędnik zażąda od weterana wojny łapówki, to weteran mu powie, że ja tu przyjdę z kolegami i z tego urzędu to niewiele zostanie. Już w XVII wieku, gdzieś w środkowym Wołyniu, jak piszą historycy, przebiegała granica między chłopem posłusznym i nieposłusznym. Ci, którzy co wiosnę widywali czambuły tatarskie, musieli się uzbroić, żeby się przeciw tym czambułom bronić. A jak się uzbroili, to się robili czegoś nieposłuszni. I to jest stały element. Teraz ci ludzie, którzy będą mieli za sobą doświadczenie bojowe, poczucie autentycznej ofiary na rzecz ojczyzny, którą obronią, nie będą skłonni uginać się przed byle naczelnikiem, byle urzędu, który będzie żądał od nich łapówki, bo on jest taki ważny. Ukraina się zatem zmieni w wyniku tej wojny. Jak mówił marszałek Piłsudski, wojna to jest skrót historii. Procesy, które normalnie się ślimaczą przez dziesięciolecia, w wyniku wojny przebiegają szybko. I to jest też dla nas szansa. Taką szansą jest również i to, że te miliony Ukraińców zetknęły się z Polakami i te ich doświadczenie jest pozytywne. I nawzajem zresztą, tak? To jest odczarowanie rozmaitych mitów historycznych i wpisanie się też w to, że sądzę, że Państwo podzielacie tutaj mój pogląd, trochę mi sobie trudno wyobrazić, żeby Polacy mogli to inaczej widzieć, że w tym obecnym losie Ukrainy my w zasadzie widzimy los Polski z poprzednich pokoleń. Kiedy to Polska walczyła z najazdami rosyjskimi. Powiem może nieco emocjonalnie, ale jeśli ja widzę matkę ukraińską z małymi dziećmi, która uciekła z Ukrainy spod bomb rosyjskich,
No to ja w zasadzie widzę moją babcię i mojego małego tatę, którzy wyszli z Powstania Warszawskiego w tym, w co byli ubrani, bo wszystko resztę zostało zburzone i spalone. I tułali się gdzieś po obcych, u obcych ludzi, którzy ich tam przytulali jako uchodźców. I to nie jest rzecz, którą gdzieś tam wyczytaliśmy w podręcznikach, tylko znamy z opowieści rodzinnych własnych. To doświadczenie myślę, że też zmieni naturę relacji polsko-ukraińskich. Ale jeszcze jedna rzecz. Już, muszę Państwu to powiedzieć, na razie jeszcze bez szczegółów, już przygotowywany jest program udziału Polski w odbudowie Ukrainy po wojnie. I oczywiście, że ten udział będzie odbywał się w konkurencji z Niemcami, którzy robią to samo. No najpierw była konferencja w Lugano latem, teraz ostatnio w październiku w Niemczech. Tylko, że jak powiedziałem, w Unii nie ma pieniędzy. I Niemcy aż tyle też ich nie mają. Znaczy oni chcieliby stworzyć kolejny taki fundusz, tak jak jest fundusz covidowy, ma być fundusz energetyczny, to chcieliby jeszcze stworzyć fundusz odbudowy Ukrainy, gdzie wszyscy by płacili składki, a oni by tym zarządzali. No to tak nie będzie oczywiście. I głównym źródłem finansowania odbudowy Ukrainy będą zatem aktywa rosyjskie skonfiskowane na Zachodzie, bo też nie miejmy złudzeń, że Rosja nawet jak podpisze traktat pokojowy, to że go wykona. Nie słyszałem, żeby Rosja dotrzymała jakichś umów, więc zapewne i tej by nie dotrzymała. Zatem realne pieniądze będą te, które będą pochodziły z zajętych aktywów państwowych Federacji Rosyjskiej i oligarchów rosyjskich. To jest w tej chwili około 400 miliardów dolarów. Przy czym straty już na Ukrainie szacuje się na 700 kilkadziesiąt miliardów, a wojna trwa i te straty będą wielokrotnie większe. Nie wiem, w czym się zamkną. A zatem trzeba zwrócić uwagę na to, gdzie są aktywa rosyjskie i jakie państwa są gotowe je konfiskować, bo Niemcy ich nie skonfiskują. Bo Niemcy chcą odnowić relacje z Rosją, oczywiście Rosją po Putinie, tak, taka będzie formuła, ale nie będą wykopywały głębokiej przepaści. Kanada konfiskuje, Brytyjczycy, Amerykanie dyskutują, pewnie to zrobią. Polska nie bardzo ma co konfiskować. Rosjanie ostatni nie byli naiwni, żeby inwestować w Polsce. My zresztą broniliśmy się przed tymi inwestycjami. Nie przechowywali także tutaj swoich aktywów w bankach. To jest na Cyprze, w Holandii i w Szwajcarii. Nie sądzę, żeby Cypr to skonfiskował. Pewnie Szwajcaria też nie. W związku z tym sprawa jest otwarta, ale polska znajomość terenu, uprzywilejowanie prawne. Proszę pamiętać, że w podziękowaniu za polskie regulacje prawne dotyczące uchodźców ukraińskich w Polsce, Rada Najwyższa Ukrainy nadała obywatelom polskim takie prawa na Ukrainie, jakie Ukraińcy mają w Polsce, a zatem prawa do podejmowania zatrudnienia, tak jak obywatel ukraiński, otwieranie działalności gospodarczej i tak dalej. To w tej chwili ma znaczenie gestu symbolicznego, no bo trwa wojna, ale w momencie zakończenia wojny odbudowy będziemy w pozycji uprzywilejowanej w stosunku do wszystkich innych. Więc tak można by odpowiedzieć na to skomplikowane pytanie, pokazując, że postępuje deoligarchizacja. Zapewne obywatele ukraińscy schardzieją w kontekście żądań korupcyjnych. No i że mamy przesunięcie na Zachód, odwrócenie gospodarcze na Zachód. W tej chwili naszym zadaniem, polskim zadaniem jest przekonanie Ukraińców i innych inwestorów, żeby powiązali się z nami infrastrukturalnie. To znaczy tory mają być szerokości europejskiej, a nie rosyjskiej. Tak? Autostrady mają wieść z Polski do Kowla, do Kijowa, do Odessy. Do Rosji nie będą wiodły. Więzi gospodarcze Ukrainy z Rosją są zerwane i nie będą odbudowywane. Więc będą odbudowane na kierunku zachodnim, czyli z kim? Ze Słowacją? Z Węgrami? Nie, z nami. Chciałem tutaj spytać, bo tak pan profesor, idąc po większości możliwych źródeł siły na świecie, się prześlizgnął i powiedział mniej więcej, jak to idzie. Ja mam takie dwa pytania, troszkę może egzotyczne. Jedno to Indie. Jak w ogóle ich czytać? Czy oni cokolwiek mają? No bo to jest jedyne duże państwo, którego pan chyba jeszcze nie wymienił w swojej prelekcji. I drugie, jakie jest możliwe skala udziału Chin, na ile Chińczycy, w co oni grają, na ile chcą się angażować, na ile będą ograniczać? Proszę Państwa,
chcąc zachować powagę ekspercką, nie mogę wiarygodnie odpowiedzieć na to pytanie. Ekspert, który udaje, że zna się na wszystkim, traci wiarygodność. Ja nie badam polityki ani Indii, ani Chin. Coś oczywiście wiem na ten temat. Zalecałbym Państwu może zaproszenie pana profesora Dominika Mierzejewskiego, który jest moim zdaniem najlepszym w Polsce specjalistą od Chin i on te kwestie objaśni. Ja od niego wiem, że i takie wrażenie ja sam mam, że Chiny są przeceniane. Przeceniane są z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że od 30 lat prowadziły politykę jednego dziecka i mają wielką wyrwę demograficzną, której się nie da zasypać. Przewodniczący Xi, zapytany, co jest największym wyzwaniem dla Chin, odpowiedział, że nikt nie wie, jak rządzić krajem 40 milionów małych cesarzy. Innymi słowy, to pokolenie jedynych synów w rodzinie, którzy byli rozpieszczani przez wszystkich dorosłych w okolicy, nie może być wezwane do żadnej ofiary na rzecz państwa, bo się wywoła bunt. Chiny wyczerpały zdolność wzrostu ekstensywnego opartego na taniej sile roboczej. Rynek chiński, nie wiem jak teraz, ale te parę lat temu, miał około 60 milionów konsumentów. Reszta była za biedna, żeby coś kupować. Bo proszę pamiętać, że rynek to nie jest ani terytorium, ani liczba ludzi, tylko siła nabywcza tych ludzi. Więc Chiny rosną od tego czasu poprzez wzbogacanie swoich obywateli. No ale skoro ci obywatele coraz więcej zarabiają, no to przestają być tanią siłą roboczą. Trzeba konkurować czym innym. Chiny są oczywiście potężną gospodarką, ale mają liczne napięcia wewnętrzne. Ja nie potrafię ich wszystkich opisać. I raczej profesor Mierzejewski przewiduje problemy wewnętrzne w Chinach niż gwałtowny okres ekspansji światowej. Indie też mają problem. One moim zdaniem są w lepszej pozycji, choćby z uwagi na to, że język angielski jeszcze z imperialnych czasów brytyjskich, czyli język komunikacji międzynarodowej dzisiejszy, jest znacznie powszechniej znany w Indiach niż w Chinach. Indie wkrótce będą najludniejszym państwem świata. Demograficznie stoją lepiej niż Chiny, wzrost liczby ludności postępuje, ale też tam z kolei ze względów kulturowych była bardzo popularna aborcja dziewczynek. Każdy chciał mieć syna, więc córka jest kosztowna, trzeba ją wywianować, tam później tak uzbierać na posag i tak dalej, więc też jest zachwianie demograficzne. Nie mam pojęcia, co z tego wyniknie. Oczywiście Indie są konkurencją dla Chin. Współpracują z Rosją, ale nie jakoś tak, żeby traciły, że tak powiem, rozum jak niektóre państwa europejskie. W relacji do Stanów Zjednoczonych to wszystko jest bardzo skomplikowane, bowiem Amerykanie, którzy zawsze i wszędzie protestowali przeciwko nabyciu broni jądrowej przez każde kolejne państwo, nie protestowali przeciwko nabyciu broni jądrowej przez Indie. Jako równowagę Chin przecież. A obok mamy jeszcze Pakistan, który jest czy był sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, to dobre pytanie. No to wszystko jest zmienne, tak? I jeszcze muzułmańskie, tak? I na pograniczu z Afganistanem. To jest naprawdę cały wielki kompleks spraw, które trzeba by omówić z udziałem ludzi, którzy poświęcają swoją aktywność zawodową studiowaniu tych właśnie zagadnień. Ja tego nie robię, więc nie chciałbym prowadzić Państwa w błąd. Konrad Adenauer został wybrany politykiem przez czasów Niemiec. Czy to nie znaczy, że Schröder, Merkel i ten ostatni kanclerz, że to był cały cykl polityki niemieckiej, współpracy z Rosją i zapanowania nad Europą? Bo Anglię zdołano wypchnąć z Unii Europejskiej. Francja, Hiszpania i Włochy, państwa, które ewentualnie mogłyby konkurować, są zadłużone. I teraz hub naftowy w połączeniu z długami mógłby służyć Niemcom do wpływania na decyzje tych państw. Poza tym dziwne jest, że we Francji wtedy, kiedy chodziło o zjednoczenie Europy i przejście z prawa weta do większości, we Francji były strajki żółtych kamizelek, w Hiszpanii była próba separacji Katalonii, a jeszcze jest tam kraj Basków,
a Włochy przy większym obciążeniu długów mogą zbankrutować po prostu. Czy to nie jest to, że Niemcy grają na różnych fortepianach czy na różnych instrumentach po to, żeby zapanować nad całą Unią Europejską? I tak i nie. Znaczy ja po pierwsze nie chciałbym demonizować Niemiec. Proszę pamiętać, że oni są ludźmi popełniającymi dramatyczne błędy. Nie jest tak, że mają wszystko przemyślane, opracowane i od lat, od czasów Adenauera do dziś realizują konsekwentnie sprytny plan zapanowania nad Europą. Tak z całą pewnością nie jest. Żeby opisać sytuację rzetelnie, a mając niewiele czasu, odpowiem tak. System Unii Europejskiej uległ istotnej zmianie w wyniku wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku. Po raz pierwszy w historii Parlamentu Europejskiego został złamany tak zwany system kartelu, czyli dominacji dwóch wiodących frakcji parlamentarnych, Europejskiej Partii Ludowej, gdzie największą grupą narodową posłów byli posłowie niemieckiej CDU-CSU i oni rządzili tą frakcją chadecką formalnie, tak ona się określa, chociaż jest już bardzo mocno zlewicowana. I podobnie druga największa frakcja Parlamentu Europejskiego, czyli socjaliści i demokraci, zdominowana była przez SPD niemieckie. SPD w 2019 poniosło miażdżącą klęskę. I Niemcy przestali dominować w grupie S&D. Zostali zastąpieni przez Hiszpanów. Na dodatek, po raz pierwszy od wyborów do Parlamentu Europejskiego powszechnych, te dwie frakcje przestały mieć większość w parlamencie. Dotąd połączone głosy Europejskiej Partii Ludowej oraz Socjalistów i Demokratów po porozumieniu między nimi wystarczały do obsadzenia wszystkich stanowisk w Unii Europejskiej według klucza uzgodnionego między tymi dwoma siłami. Na dodatek od trzech kadencji czasów wielkiej koalicji w Niemczech rządów CDU-CSU-SPD, które były podstawą rządu Merkel, mieliśmy odzwierciedlenie na poziomie europejskim niemieckiej koalicji rządowej z Bundestagu. W Bundestagu koalicja rządowa składała się z CDU-CSU-SPD, a w Parlamencie Europejskim z Europejskiej Partii Ludowej zdominowanej przez CDU-CSU i z S&D zdominowanego przez SPD. Z tym jest koniec od 2019 roku. Przegrali socjaliści i we Francji, i w Niemczech. Dramatycznie w Niemczech na rzecz Zielonych. W związku z tym nie starczyło głosów w Parlamencie Europejskim do odnowienia kartelu socjaldemokratyczno-chadeckiego i trzeba było dopuścić liberałów z ALDE, które zmieniło nazwę, bo przystąpiło do ALDE La République en Marche prezydenta Macrona. We Francji etykieta liberała jest politycznie szkodliwa wyborczo, w związku z czym, co wiele nam mówi o głębokości ideowego przywiązania do wartości wyznawanych, frakcja liberałów w Parlamencie Europejskim wykreśliła z nazwy liberalizm i nazywa się teraz Odnówmy Europę. I te trzy ugrupowania, czyli Renew Europe, S&D i Europejska Partia Ludowa, stworzyły nową większość dominującą w parlamencie. Jest to większość, która ma program kontynuacji tego modelu integracji europejskiej, jaki obecnie obowiązuje. Ten model oparty jest na dążeniu do coraz głębszej integracji. Tyle, że coraz głębszej rozumianej jako transfer suwerenności z państw narodowych do instytucji unijnych. Tyle, że jedyny legalny sposób takiego pogłębiania integracji to przyjęcie nowych traktatów europejskich. I zobaczcie Państwo, że traktaty europejskie były bardzo często zmieniane. 1992 to jest traktat z Maastricht, 1997 to jest traktat z Amsterdamu, 2001 to jest traktat nicejski, 2005 to była próba traktatu konstytucyjnego dla Unii Europejskiej odrzuconego w referendach przez Francuzów i Holendrów. 2007 to traktat lizboński i 15 lat i nic. I nic nie ma. Dlaczego? Dlatego, że mainstream unijny, ten główny nurt unijny, doskonale wie,
że jeśli spróbuje wypracować nowy traktat i podda procesowi ratyfikacyjnemu, to obywatele go odrzucą, tak jak we Francji i w Holandii. W związku z czym droga legalna do pogłębiania integracji jest faktycznie politycznie zamknięta i jedyną dostępną drogą jest droga nielegalna, polegająca na uzurpowaniu sobie przez instytucje unijne uprawnień traktatowo im nienadanych. I stąd ten konflikt, w którym jest Polska. Jak Polska się nie godzi na tę drogę, żeby to Trybunał Sprawiedliwości sam opowiadał, co mu wolno, a czego nie wolno, na jaki temat może orzekać albo nie, na przykład na temat sądownictwa. Sądownictwo nie podlega orzecznictwu europejskiemu, albowiem nie ma jednego europejskiego modelu sądownictwa. Ono nie jest fragmentem acquis communautaire, czyli dorobku prawnego wspólnot. W związku z czym Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest niekompetentny do orzekania w tych sprawach. No ale ponieważ politycznie da się to zrobić, to da się przedstawić, że jednak jest, bo to jest taki niby najważniejszy sąd, no ale to żartując, proszę mi wybaczyć, strywializowanie problemu, no to trochę tak, jak gdyby sąd orzekał, czy ja mam na śniadanie jeść twarożek, czy jajecznicę. Nic mu do tego. I w tym zakresie w państwach członkowskich systemy sądownictwa są różne w różnych krajach, z czego wynika, że nie ma jednolitego systemu sądownictwa dla całej Unii Europejskiej w każdym państwie członkowskim. A skoro tak, to ten system nie podlega orzecznictwu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, bo nie jest częścią ustawodawstwa europejskiego. Ale jest instrumentem wykorzystywanym przez wiodące mocarstwa, głównie Niemcy i Francję, przy czym moim zdaniem Niemcy osłabły po 2019 roku. Rozsądek polityczny w konstrukcjach wielopodmiotowych, a taką jest Unia, czyli tam, gdzie wiele państw jest aktorami gry, wymaga od państw największych ukrywania swojej dominacji. I zobaczcie państwo, kto był poprzednio przewodniczącym Komisji Europejskiej. Polityk z Luksemburga. Czy ktoś w Europie boi się dominacji Luksemburga? A poprzednio kto? Z Portugalii. Czy ktoś się boi dominacji Portugalii? A kto był szefem dyplomacji europejskiej? Belg. A teraz na czele komisji stoi Niemka. Tego nie było od połowy lat 50. Od niemalże początku integracji europejskiej Niemcy unikali przyjmowania bezpośredniej odpowiedzialności za przewodzenie instytucjom unijnym, bo rozsądnie rozumowali, że ich waga polityczna jest dostatecznie duża, żeby je jeszcze nie podkreślać, nie kłuć ludzi w oczy tym, że jeszcze i tu jest Niemiec, i tam jest Niemiec. Oni bez tych urzędników, cóż, Tusk źle służył interesom niemieckim, tak nie musiał być Niemcem. W związku z tym fakt, że teraz mamy na czele panią Ursulę von der Leyen, wynika z fiaska polityki niemieckiej. To nie jest sukces, to jest właśnie fiasko. Niemcy wymyślili przed ostatnimi wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku koncepcję tak zwanych Spitzenkandidaten, czyli kandydatów wiodących. Ustalono, kto ma objąć jakie stanowisko czy w kuluarach spotkania OECD w Osace, gdzie Niemcy, Francja i przyjęta do ozdoby Holandia zadecydowały, kto będzie kim w głównych instytucjach europejskich i tak miano forsować te decyzje, po czym się okazało, że wbrew temu, co się działo od kilkudziesięciu lat, jak powiedziałem, wynik wyborów był taki, że Niemcy straciły zdolność forsowania tych kandydatów. SPD, CDU, CSU razem w tych frakcjach dwóch głównych Parlamentu Europejskiego nie miało większości, żeby ich przeforsować. Tak poważna klęska SPD i francuskich socjalistów spowodowała, że chadecy powiedzieli, dlaczego ktoś, kto tak źle wypadł w wyborach, ma mieć funkcję przewodniczącego komisji, a planowano przecież Fransa Timmermansa. Grupa Wyszehradzka, doświadczona w kontaktach z tym politykiem, ustaliła wcześniej, byłem tego świadkiem, jestem doradcą Komisji do Spraw Polityki Zagranicznej Sejmu, uczestniczyłem w tych spotkaniach i było ustalone, że nie popieramy, będziemy zwalczali Timmermansa. Polacy, Czesi, Słowacy i Węgrzy. To w połączeniu z tym buntem wewnątrz Europejskiej Partii Ludowej, która nie chciała oddać się dla swojego polityka
stanowisko przewodniczącego komisji, a nie chciała oddać socjalistom, a socjaliści przegrali wybory. W związku z czym, skoro nie zgodzono się na Timmermansa, no to ostatecznie tym kompromisem stała się pani Ursula von der Leyen. Ale to jest koszt. W tej chwili cokolwiek nie uda się Unii Europejskiej, to oskarżana jest Ursula von der Leyen, o której wszyscy wiedzą, że jest politykiem niemieckim, że była ministrem obrony Republiki Federalnej. Gdyby był oskarżany o to jakiś polityk luksemburski czy belgijski, co tam by miało za znaczenie dla gry w Europie? Więc Niemcy płacą w tej chwili podwyższone koszty swojej dominacji, a ich no, kompromitujące jednak zachowanie w obliczu wojny na Ukrainie spowodowało drastyczne załamanie prestiżu Niemiec od Skandynawii po Rumunię. Na wschodniej flance NATO Niemcy od lutego ponoszą dramatyczne straty wizerunkowe. Czy Rosja może zmusić Białoruś do tego, żeby pomogła jej w jakiś chociażby sposób forsować dalej tę wojnę? W jakiś sposób tak. Chodzi o sposób. A odpowiadając dokładniej, trochę musimy się tu kierować intuicją. To pytanie otwiera duży, osobny temat. I powiem tak. Białoruś ze względów historycznych, począwszy od roku, i tu będziecie Państwo zdziwieni, 1654, jest najciężej doświadczonym narodem środkowoeuropejskim. Wtedy spadł na Wielkie Księstwo Litewskie najazd moskiewski cara Aleksandra, przepraszam, Aleksego, który skutkował śmiercią od 90 do 13% ludności, zależnie od województwa. W województwie wtedy Rzeczypospolitej, prawda? W województwie połockim, w województwie witebskim zginęło około 90% ludzi, w województwie grodzieńskim 13%. To są potworne straty. Nigdy się z tego nie podniosła. Była głównym polem przemarszu armii napoleońskiej, później rosyjskiej. Była głównym polem starcia w czasie I wojny światowej z ewakuacją 2 milionów zarządzonych ludzi, zarządzonych przez Rosjan, którzy później gdzieś tam przepadli w odmętach rewolucji bolszewickiej w głębi Rosji. W czasie II wojny światowej straciła 25% ludności. Nie miała żadnego fragmentu terytorium, odmiennie niż Ukraina, który w trakcie zaborów byłby poza władzą rosyjską. Bo Ukraina, Galicję, tak, Lwów, Tarnopol, Stanisławów, które oczywiście były wtedy miastami etnicznie przede wszystkim polskimi, ale prowincja była, wieś była w dominującym mierze ukraińska i znajdowała się pod władzą Habsburgów. Po 1867 cieszyła się rozmaitymi swobodami konstytucyjnymi, kulturowymi, językowymi, oświatowymi. Na Białorusi nie. Nigdy. Większość elit białoruskich w 1863 poszła do powstania polskiego, styczniowego i została wymordowana. Kiedy Zenon Paźniak na początku lat 90. odkrywał groby, masowe groby w Kuropatach pod Mińskiem, pokazał na te masowe doły śmierci i powiedział, tutaj nie leży kwiat białoruskiej inteligencji, tu leży cała białoruska inteligencja. Kiedy Rosjanie zajęli Wilno w 1939 roku, wymordowali wszystkich niesowieckich Białorusinów zaangażowanych w życie kulturowe białoruskie. Było tam muzeum białoruskie, ośrodki kultury. No, Druga Rzeczpospolita była w miarę normalnym krajem. Tak? Wolno było się zajmować swoją etnicznością, swoją kulturą. Ci ludzie zostali aresztowani i słuch o nich zaginął. Nigdy już się nie znaleźli. Skutek był taki, że Białoruś była najbardziej nie tylko zrusyfikowanym, ale i mentalnie zsowietyzowanym krajem. Dodajmy do tego, że elity białoruskie, a tak naprawdę elity Wielkiego Księstwa Litewskiego po 1654 uległy polonizacji i się nie odtworzyły jako elity białoruskie. To może być dla Państwa zaskoczenie, przynajmniej dla mnie było, ale proszę sobie uświadomić, że Wielkie Księstwo Litewskie nie było państwem bałtyjskim, tylko wschodniosłowiańskim, a dominującą kulturą była kultura starobiałoruska, a językiem kancelarii Wielkiego Księstwa Litewskiego był starobiałoruski. Po litewsku nikt tam nie mówił ani nie pisał. Litwini byli poganami, w związku z tym
sztukę pisania i czytania posiadali zakonnicy chrześcijańscy, a na tym obszarze byli to zakonnicy prawosławni białoruscy. Znaczy, wtedy nie było takiego pojęcia jak Białorusini, tak? Nazwijmy to Rusini XV-XVI wieczni. Do 1696 roku dokumenty Wielkiego Księstwa Litewskiego były pisane w języku starobiałoruskim. To wszystko zniknęło, zostało zniszczone zupełnie. Tych elit nie ma. One się spolonizowały, ci co przeżyli najazd moskiewski. I o ile na Ukrainie było podobnie, tyle że Ukraińcy odtworzyli swoje elity w postaci kozaczyzny, które przejęły sztandar życia politycznego. Później też były zniszczone, no ale to mieli z kolei duchownych grekokatolickich pod panowaniem habsburskim. Jakoś tam przetrwali w lepszej kondycji. Białorusini nie mieli skąd. Wielkie rody kresowe przecież mają nazwiska o rdzeniu ruskim. Tak? Wańkowicze, Mickiewicze, Moniuszkowie, Kieniewicze. To jest dawna szlachta litewsko-ruska, która uległa atrakcyjności kultury polskiej. Polecam Państwu opowiadania Wańkowicza, który szpital w Cichiniczach jest świetnym fragmentem takim, gdzie widać jak ten kraj rodzinny, bo przecież oni nie byli kolonistami z Polski, oni tam stamtąd byli z dziada pradziada, a oto raptem stali się obcy na własnej ziemi, bo ten lud był odmiennej kultury. Oni już byli kultury polskiej, a lud białoruskiej nieuświadomionej, tak, tutejsi byli. To trwało, to zostało utrwalone i jeszcze pogłębione, jeśli chodzi o zapaść w okresie sowieckim. Białoruś przypadkiem uzyskała niepodległość, tam się nikt o to nie starał przecież w 90-91 roku, w odróżnieniu od Bałtów czy Ukraińców. Białorutynizacja bardzo krótka, lat 91-94, została cofnięta przez Łukaszenkę, po czym w zasadzie można to przedstawić w kategoriach ręki opatrzności Bożej. Ksiądz, który wygłaszał kazanie na pogrzebie, o którym za chwilę powiem, w tym pogrzebie, powiedział, że u Boga nie ma przypadków i tak widocznie musiało być. Otóż w roku 2017 były ulewne deszcze w Wilnie. Na tyle ulewne, że usunęło się zbocze jednego z wzgórz. I ta osunięta ziemia odsłoniła szczątki ludzkie. Zbadano je na ręku jednego ze znalezionych szkieletów. Widniała obrączka małżeńska Zygmunta Sierakowskiego, przywódcy powstania polskiego na Litwie z 1863 roku, powieszonego przez Rosjan na placu Łukiskim w Wilnie, wtedy w 1963. I pogrzebanego w nieznanym miejscu. Pewnie słyszeliście Państwo o takiej postaci jak Murawiew Wieszatiel, właśnie jego dzieło. Drugim ze znalezionych okazał się Kostuś Kalinowski. Też jeden z przywódców powstania, ale jednocześnie twórca nowożytnego ruchu białoruskiego. On wydawał pierwszą gazetę białoruską, Murzycką Prawdę, pisaną zresztą alfabetem łacińskim. Zasłynął z dramatycznego listu napisanego z celi śmierci na Łukiskach przed egzekucją, tak zwanego listu spod moskiewskiej szubienicy, gdzie zwracał się do Białorusinów z apelem o to, żeby walczyli z Moskalami, że póki Moskale będą nad nimi panować, nigdy Białoruś nie zazna szczęśliwości. Został powieszony tak jak Sierakowski i też pogrzebany w nieznanym miejscu i po stu kilkudziesięciu latach się znalazł. To jest trochę tak, jakbyśmy znaleźli Kościuszkę, tak? W 2019 roku miał miejsce państwowy pogrzeb z udziałem prezydenta Polski i prezydenta Litwy z asystą wojskową odnalezionych powstańców w Wilnie. Trumny przykryte były sztandarem z herbem rządu narodowego z 1863 roku, z Litwą, z Orłem Pogonią i Michałem Archaniołem. I na ten pogrzeb przez granicę litewsko-białoruską przyjechało 50 tysięcy Białorusinów. Uroczystość była zatem państwowa polsko-litewska, czy raczej litewsko-polska, bo Litwini byli gospodarzami, ale kondukt pogrzebowy był białoruski. To było morze flag białoruskich.
W 19 roku. Rozmawiałem z tymi ludźmi, oni mówili, że oni myśleli, że to już jest historia, a tu się spotkali z nim osobiście i wzięli udział w jego pogrzebie. I głos im drżał i płakali. Rok później były wybory na Białorusi i powszechny bunt. I możecie Państwo w internecie zobaczyć Białorusinów w metrze w Mińsku, śpiewających po białorusku o starej litewskiej pogoni. Teraz myślę, że możemy odwołać się do pamięci własnej. Ja mam taką pamięć, jako 17-latek przeżywałem pierwszą Solidarność. I wtedy 17 września 1980 roku, może to Państwo pamiętacie, na murach Łodzi rozlepiono w zasadzie kartki od zeszytu, to był taki format tych plakatów, na których na ksero była odbita mapa rozbioru II Rzeczypospolitej między Sowiety a III Rzeszę. Z takimi drapieżnymi łapami, jedną z hakenkreuzem, drugą z sierpem i młotem. Wspominam o tym dlatego, żeby pokazać, że tego typu rzeczy się nie zapomina. Że później może być stan wojenny i on nie cofnie mentalnie społeczeństwa do sytuacji sprzed. I chociaż te protesty białoruskie z 20 roku zostały siłowo stłumione, to nie znaczy, że stan świadomości na Białorusi wrócił do stanu sprzed 2019-20 roku. Nie wrócił i nie wróci. Na dodatek pytała Pani o wojnę. Terytorium Białorusi jest wykorzystywane przez Rosję. Zasoby materiałowe, wojskowe białoruskie są wykorzystywane przez Rosję. Infrastruktura, lotniska i tak dalej jest wykorzystywana. Natomiast Łukaszenka boi się, moim zdaniem, posłać wojska do ataku na Ukrainę, albowiem może by to zrobił w lutym, kiedy wszyscy się spodziewali, że operacja potrwa 3 dni i się skończy. Ale teraz wszyscy wiedzą, że jak te wojska pójdą walczyć na Ukrainie, to większość z nich wróci w trumnie. Albo będzie w krematorium utylizowana, że tak powiem. Łącznie z oficerami i żołnierzami białoruskimi. I tu odwołam się do syndromu polskich powstań narodowych. Jednym słowem omówimy wszystkie tematy, jakie tylko można omówić. Ale zauważcie Państwo, jak wybuchały polskie powstania narodowe. Jest taka opowieść, że to nierozsądni Polacy, romantycy i tak dalej. Nieprawda. W 1794 roku po klęsce, po kapitulacji w wojnie w obronie Konstytucji 3 maja z 92 roku wojny, zaborcy narzucili po drugim rozbiorze redukcję wojsk Rzeczypospolitej. Ale to nie oznaczało rozpuszczenia żołnierzy do domów, tylko wcielenia pułków polskich do armii rosyjskiej. I Wielkopolska Brygada Kawalerii otrzymała rozkaz redukcji, czyli przejścia na służbę rosyjską, odmówiła jego wykonania i rozpoczęła powstanie. To może zrobimy eksperyment, spróbujemy teraz jakąś brygadę Wojska Polskiego zapisać do armii rosyjskiej, ciekawe co zrobi. Pójdzie czy rozpocznie powstanie? W 1830 roku wydano i opublikowano w prasie rozkazy mobilizacyjne dla Armii Polskiej, która miała jako Straż Przednia Armii Rosyjskiej pomaszerować na wojnę z Belgią i Francją. No to się doczekano nocy listopadowej i powstania listopadowego. 15 lat po Napoleonie usiłowano użyć Wojska Polskiego do wojny z Francją. To tak jakby Anders wrócił w 1945, a w 1956 by go Sowieci posłali z wojskiem na Węgry. Tak? To co by było? Poszedłby? W 1963 roku ogłoszono brankę. Wyborem tych ludzi nie było iść do powstania do Campinosu czy w Góry Świętokrzyskie, czy zostać w domu. Wybór był ubrać się w mundury rosyjskie i iść walczyć z Czerkiesami i Czeczeńcami na Kaukazie, czy iść do Campinosu i w Góry Świętokrzyskie. No to co to był za wybór? I teraz przed takim wyborem mogą stanąć Białorusini. Póki oni siedzą po domach, to mogą cierpieć rozkazy Łukaszenki. Ale jak on ich pośle w ogień bitwy, to staną przed decyzją, no dobrze, jak już mamy ginąć i zabijać, to już sobie sami wybierzemy kogo i z kim. I to jest bardzo wielkie ryzyko. Moim zdaniem on tego nie uczyni, bo by zginął. Tak.
Po stronie ukraińskiej walczą dwa bataliony. Właśnie imienia Kalinowskiego. Drugiego nie pamiętam, czy jego imienia. Dwa bataliony białoruskie, które oczywiście ogłosiły i władze ukraińskie też ogłosiły, że przyjmą wszystkich ochotników w razie inwazji białoruskiej, niech przechodzą na stronę ukraińską. Będą przyjęci, tak. Nie wiemy, jakby było naprawdę. Wojna nie jest taką rzeczą, gdzie można to dokładnie przewidzieć. Ale uważam, że jedyny cel strategiczny, któremu służy Łukaszenka, czyli utrzymanie się u władzy, byłby znacznie mocniej zagrożony przez decyzję o wysłaniu wojska białoruskiego na wojnę z Ukrainą niż odwrotnie. Przy czym oczywiście Rosjanie jak zechcą, to mogą Łukaszenkę zlikwidować. Żaden problem. I jeszcze mogą udawać, że to jest w ramach demokratyzacji. Prawda? Więc tam wszystko jest możliwe. Ale nie sądzę, żeby racjonalną była decyzja użycia armii białoruskiej do inwazji na Ukrainę, ale znów się zastrzegę, sama decyzja o inwazji na Ukrainę była absolutnie nieracjonalna, a została podjęta. Nasze relacje ukraińsko-polskie po zakończeniu konfliktu, po zakończeniu wojny. Troszkę mnie to martwi, jak wybrnąć z sytuacji takiej, nasza historia nie była dosyć usłana różami, polsko-ukraińska. Jaką strategię Ukraińcy podejmą w stosunku co do Bandery na przykład, gdzie nas ten temat bardzo, bardzo sierci. No, czy ułagodzimy jakoś tą sytuację, czy ewentualnie uderzą się w pierś? Jak pan myśli, jak strategicznie mogą podejść do tej sprawy Ukraińcy? W stosunku do Polski, gdzie nas naprawdę to bardzo bolą, te sytuacje, relacje, które były przed wojną. No nie jest to łatwe, tak mi się wydaje, ale bym poprosił. Mam nadzieję, że te kwestie stracą swoją ostrość polityczną. One się nie zmienią, proszę Państwa. To znów wymaga osobnego, szerokiego wykładu, ale w skrócie rzecz ujmując, Ukraińcy na nasze zastrzeżenia dotyczące honorowania ONU, UPA, Bandery i tak dalej, patrzą tak, jak my byśmy spojrzeli na Hiszpanów, którzy by przyjechali do Polski i powiedzieli, no ten pomnik Napoleona na placu w Warszawie przed gmachem telewizji, to jest tak rażącym gestem antyhiszpańskim, przecież wszyscy wiemy, co Napoleon robił w Hiszpanii. Chcę przez to powiedzieć, że w tradycji ukraińskiej UPA jest postrzegana jako heroiczna partyzantka antysowiecka, czyli antymoskiewska. I tak jak legenda napoleońska w Polsce nie dotyczy tego, co robił Napoleon w Hiszpanii, tylko faktu, że pobił Rosjan, Austriaków i Prusaków. Tam możemy sobie ubolewać, co tam robił, ale nie dlatego był w Polsce popularny. Czy rzecz ujmując inaczej, w czasie tłumienia powstania chmielnickiego dywizja Czarnieckiego wymordowała ludność cywilną miasteczka Stawiszcze pod Kijowem. No, Czarniecki niewątpliwie jest wymieniony z nazwiska w hymnie polskim, z czego nie wynika, że jakby przyszli Ukraińcy i powiedzieli, no czcicie zbrodniarza wojennego, to byśmy rozumieli, o co im chodzi. No nie rozumielibyśmy. Ja rozumiem też różnicę w czasie, prawie z 300 lat, a tutaj 80. Ale po pierwsze uznajmy, że 80 to też jest dużo. Po drugie, że historia to jedna rzecz, a pamięć o historii to druga. To nie jest to samo. Ta pamięć, historia jest taka sama dla obu narodów, ale pamięć o tej historii w jednym i w drugim narodzie jest inna. Jest inna zarówno co do faktów, które są pamiętane, jak i co do zakresu geograficznego pamięci. W Polsce istnieje błędne wyobrażenie, że był to konflikt polsko-ukraiński. Otóż był to konflikt polsko-zachodnio-ukraiński. On miał miejsce wyłącznie na tych terenach ukraińskich, które przed II wojną światową i w czasie wojny należały do Rzeczypospolitej bądź były pod okupacją mocarstw. Natomiast na wschód od przedwojennej granicy polskiej żadnej pamięci o tym konflikcie nie ma. Innymi słowy, pamięć rodzinna na Ukrainie tej sprawy
dotyczy 5 z 25 obwodów dzisiejszej Ukrainy. A w Polsce jest to pamięć ogólnonarodowa. Ona nie dotyczy Przemyskiego i Lubelskiego, tylko i w Przemyślu, i w Szczecinie ludzie mniej więcej to samo o tym wiedzą. Na Ukrainie nie. Wiedzą o tym we Lwowie, w Stanisławowie, w Tarnopolu, ale w Chersoniu czy w Mikołajewie to wiedzą tyle, co w Polacce o powstaniu sejneńskim. Słyszeliście Państwo kiedyś? No ale mniej więcej, tak? Nie jest to tradycja ogólnopolska. Nie uczono o tym przecież za Sowietów w szkołach, nie uczono i za Ukrainy. Z całą pewnością społeczeństwo ukraińskie ma w tej chwili z oczywistych względów inne ważne problemy na głowie, a nie co się działo 80 lat temu, cokolwiek się działo. Natura mobilizacji mentalnej do walki z Rosją wymaga heroizacji każdego, kto z nią walczył, a UPA z całą pewnością walczyła z nią w zacięty sposób do połowy lat 50. Partyzantka antysowiecka na Ukrainie Zachodniej była jedną z najbardziej zaciętych z prostego powodu. Ci ludzie byli świadomi, co się stało na Ukrainie Sowieckiej w latach 30. Byli świadomi Hołodomoru i się go spodziewali. Spodziewali się, że będzie wobec nich powtórzone to, co było na Ukrainie Sowieckiej w pierwszej połowie lat 30. Była to zatem zacięta partyzantka chłopska, w ramach której ludzie walczyli, wyobrażając sobie, że czeka ich śmierć z głodu, jeśli przestaną walczyć. Że ich Sowieci zagłodzą, tak jak Ukraińców na Dnieprzu. I tak jest pamiętana. Ona nie jest pamiętana z rzezi wobec Polaków. To jest wyparcie, w tym sensie, że Ukraińcy... Tu jeszcze proszę zwrócić uwagę na pewną sprzeczność logiczną w tezach, które niekiedy w Polsce padają, że jest to heroizacja ludobójstwa. Nieprawda. Jest to zaprzeczenie faktowi istnienia ludobójstwa. Nie można zaprzeczać, że coś się wydarzyło, jednocześnie heroizować to wydarzenie. Na Ukrainie nie czci się ludobójstwa na Polakach, tylko się zaprzecza faktowi jego istnienia. W związku z tym Polacy, którzy występują z oskarżeniem UPA o popełnienie tej zbrodni, odbierani są jako trzymający wspólny front z propagandą moskiewską. Bo taki był przekaz sowiecki odnośnie do każdego narodowego ruchu ukraińskiego, że jest to ruch zbrodniczy i w ogóle najgorszy z możliwych. Przy czym jeszcze jedna uwaga. Proszę pamiętać, że termin banderyzm, bandera czy banderowiec ma na Ukrainie inne znaczenie niż w Polsce. Oznacza tam Ukraińca, który nie godził się na panowanie sowieckie. Jeśli ktoś pojechał do Charkowa i odezwał się po ukraińsku, to mógł spotkać się z oskarżeniem, że jest banderowcem. To jest jeden z kolejnych epitetów wymyślonych przez Rosję. Najpierw nazywano niepodległościowców ukraińskich mazepińcami, później petlurowcami, a ostatnio banderowcami. Trzeba zatem odróżnić tych banderowców rzeczywistych z lat 40. od terminu banderowiec używanego przez propagandę sowiecką i w istocie przejętego przez Ruch Narodowy Ukraiński jako termin dumny, a nie hańbiący. Jako kogoś, kto nie chce być Moskalem. W Polsce zupełnie tak to nie funkcjonuje przecież. W związku z tym sądzę, że bez poznania tych wszystkich zawiłości, a to poznanie jest możliwe na poziomie eksperckim, ono nigdy nie nastąpi na poziomie opinii publicznej, bo ludzie nie mają czasu studiować tak skomplikowanych zagadnień. W związku z czym byłbym pesymistą w zakresie uzgodnienia wspólnej wersji. Raczej rozwiązanie widzę poprzez utratę aktualności czy drażliwości politycznej przez ten temat, niż przez jego rozwiązanie przez obie strony. Naturalnie pewne kwestie szczegółowe, czyli uporządkowanie miejsc pogrzebania ofiar, tak? Może ich policzenie, stworzenie cmentarzy, to się już odbywa. I to się odbywa spontanicznie na bazie
mentalnego przełomu w relacjach polsko-ukraińskich, sami Ukraińcy to robią. Może też tak będzie, że olbrzymie zastępy świeżych bohaterów wojny z Rosją, tej obecnej, spowodują obniżenie psychologicznej potrzeby heroizacji ludzi z przeszłości, którzy walczyli z Rosją, i wtedy będzie Ukraińcom mentalnie łatwiej przyjąć, że oni nie wszyscy byli tacy święci, że sam fakt walki z Rosją nie wystarczy do tego, żeby być uznanym za wzór cnót wszelakich. Ale to potrwa jeszcze. Jeszcze z własnego doświadczenia powiem Państwu rzecz, która pozornie jest niezwiązana z tym, o czym mówimy. Jako student trzeciego roku historii dostałem polecenie od prowadzącego zajęcia, żeby napisać o rozwoju Łodzi przemysłowej. To był rok 84 chyba. I zbadałem dostępną literaturę. Ta literatura powstawała gdzieś pod koniec lat 60. Wtedy dostępną. I wyłonił się z niej groteskowy obraz. Otóż proszę sobie wyobrazić, że według poważnych historyków polskich, rodzaju Gryzeldy Misalowej. Nigdy żadnych Niemców w Łodzi nie było. No nie było i już. A już na pewno nic dobrego nigdy nie zrobili. I można było przeczytać w tych opracowaniach, że no przecież ludność z Sudetów czeskich, czy z Dolnego Śląska, czy z Pomorza Zachodniego, no to była, to są dawne ziemie słowiańskie, to była ludność słowiańska. Tu żadnych Niemców nie było. Dlaczego o tym opowiadam? Żeby pokazać Państwu i poprosić o zrozumienie, że tak to działa, że tamte pokolenie historyków polskich przeżyło II wojnę światową. Końcówka lat 80. to nie jest tak długo od 45. To jest zaledwie kilkanaście lat. Jak ktoś jest 20-letnim studentem, to wydaje mu się, że kilkanaście lat to całe życie. Ale jak już ma taki wiek jak ja dzisiaj, 60 prawie, no to wie, że to krótko. I te 16 lat po II wojnie światowej ludzie, którzy przeżyli okropieństwa niemieckiej okupacji w Polsce, nie byli w stanie napisać, że Niemcy w ogóle cokolwiek, kiedykolwiek zrobili w Łodzi, zbudowali, mieli jakiekolwiek zasługi. Dlaczego o tym mówię? Żeby pokazać, że w podobnym stanie mentalnym są Ukraińcy. Że dopóki oni nie otrząsną się z 300-letniej niewoli moskiewskiej, gdzie czyniono rzeczy, których wobec Polaków nie ośmielono się nigdy czynić. Gdzie nikt nam nigdy nie mówił, że Kościuszko był zdrajcą Polski, bo walczył z Rosją. A Mazepa był, bo walczył z Rosją. Kościuszko był zdrajcą Polski, bo walczył z Rosją. Tak? A Mazepa jako symbol walki z Rosją, ostatniej walki kozaków zaporowskich z Rosją, no był uznawany za zdrajcę. Petlura był zdrajcą. On nie był tylko niepodległością, był zdrajcą. No i Bandera też oczywiście. Więc w tym ciągu odróżnienie później ich bohaterów rzeczywistych od bohaterów, którzy zostali bohaterami, no bo akurat zdarzyło im się walczyć z Rosją. Zresztą, szczerze mówiąc, i polskie wyobrażenie o Banderze jest absolutnie nieprawdziwe. Gdybyśmy mieli na poważnie rozmawiać, kim był Bandera, to byśmy obrazili obie strony. Znaczy, Bandera generalnie był typowym przykładem nieudacznika. Nic mu nie wyszło. On nie był ani dowódcą polowym, ani twórcą ideologii nacjonalizmu, bo tym był Dońcow, ani nie był politykiem, w sensie dyplomatą, który miał jakieś sukcesy na arenie międzynarodowej dla sprawy ukraińskiej. On był w zasadzie publicystą, został szefem całej tej organizacji, ale osiągnięć żadnych wielkich nie miał. Był odpowiedzialny osobiście za śmierć bodajże 9 ludzi, plus chyba 300 w walce międzyukraińskiej między frakcją ONB i ONM, Menlikowcami i Banderowcami, bo ON w pewnym momencie się podzieliła na dwie frakcje. W okresie rzezi wołyńskiej siedział w Sachsenhausen i niczym nie dowodził, więc faktycznie odpowiedzialni za to są Szuchewicz i Kłymsawur, czyli Klaczkiewski. O których to nazwiskach wiedzą albo ludzie interesujący się tematem, albo fachowcy historycy. Przeciętny Polak nic nie słyszał prawda, o Klaczkiewskim i Szuchewiczu. Bandera jest tym symbolem. Więc po obu stronach jest to zupełnie zmitologizowana historia. Tam heroizowana, tu z kolei
Tym symbolem jest uczyniony Bandera, który został symbolem, bo został nim stworzony przez Sowietów. Bandera jest pamiętany przede wszystkim z jednego głównego powodu. Został zamordowany przez służby sowieckie. Gdyby zginął w mniej, że tak powiem, heroizujący sposób, to nikt by o nim nie pamiętał, bo on żadnych osobistych dokonań nie miał dla sprawy ukraińskiej. Co, jakbym powiedział głośno na Ukrainie, to bym był oczywiście odsądzony od czci i wiary, bo dla nich jest to bohater. Ale jeśli my to zanalizujemy, abstrahując od zbrodni, to się okazuje, że on w zasadzie żadnych osiągnięć nie miał, że to kto inny. Wyjaśnić można co najwyżej jeszcze tylko to, czy i na ile i w jakim procencie była to inspiracja sowiecka. Znaczy, jeśli zdobędziemy archiwa moskiewskie, to wyjaśnimy. A jak nie zdobędziemy, to nie wyjaśnimy, bo jak możemy je wyjaśnić? Podłoże dla zbrodni wołyńskiej, mówiąc w skrócie, tak, bo ona nie była tylko wołyńska, ale i w Galicji też miała miejsce. Podłoże dla tej zbrodni zostało zbudowane przez zaborców, czyli przez Sowiety i Niemcy. Przez wymordowanie elit ukraińskich, starszych polityków, tych jeszcze chowu CK austriackiego. Przewodniczący UNDO, Kostłewicki, zmarł w Polskim Domu Opieki Społecznej w Kazachstanie przy armii Andersa. Całe życie walczył z II Rzeczpospolitą, a z łagru wydostał się jako obywatel Polski i skonał w takiej sytuacji. Tak. Więc ta historia jest naprawdę bardzo skomplikowana, ale to byli ludzie jeszcze, nazwijmy to, kultury czasów I wojny światowej, a nie drugiej. To była inna skala drastyczności. I w roku 1939-1940 ta dawna wierchuszka OUN została w zasadzie cała, prawie cała wyaresztowana przez Sowietów i wymordowana. Kłym Sawur, jak twierdzono, czy jak twierdził, uciekł z więzienia sowieckiego, bodajże w Żytomierzu, tu nie jestem pewien skąd. No i został szefem na Wołyń. No więc może uciekł. Ale wszyscy inni zginęli, on jeden uciekł. Po czym nie miał okazji zeznawać, bo go NKWD zastrzeliło. Ja nie postawię tezy, że był agentem sowieckim, bo tego nie wiemy. Ale nie możemy tej tezy wykluczyć. Kiedy miała miejsce rzeź wołyńska? W momencie bitwy na Łuku Kurskim, kiedy było wiadomo, że Sowieci wrócą na ten obszar i że pierwszą potrzebą polityczną Sowietów jest wzajemne wyżynanie się Polaków i Ukraińców. 1943 rok, to jest lato, to jest bitwa na Łuku Kurskim. Ale pamiętajcie Państwo, że przy pomocy dobrze dobranych faktów z historii można udowodnić każdą tezę. Dlatego ja nie postawię tego jak w tej chwili ex cathedra jako objaśnienie sytuacji. Ja tylko podkreślę, że dopóki nie będziemy mieli dostępu do archiwów sowieckich w Moskwie, to nie będziemy wiedzieli wszystkiego. Znaczenie polityczne tego faktu będzie malało, mam nadzieję, i nie będzie nam psuło relacji obecnych. Historii jakakolwiek by była, nie zmienimy, a zadaniem współczesnej polityki jest takie ukształtowanie przyszłości, żebyśmy nie musieli płacić znów ceny, którą płacimy od lat 300 za zerwanie współpracy polsko-ukraińskiej przez elity I Rzeczypospolitej, co skutkowało otwarciem drogi do ekspansji moskiewskiej. I ona się właśnie kończy, ta ekspansja. I niech tak zostanie. Już nie podminowujmy jej dalej, bo wszyscy tylko na tym stracimy. Ale na początku wojny tej, to ja spotkałam się z takimi stwierdzeniami. No my mamy pomagać Ukraińcom, a Wołyń mówi takie było. Kto był tego inspiratorem tych właśnie? Nie, ale... To jest właśnie to. Ciekawe, kto był inspiratorem tych właśnie... Proszę Państwa, to... Ja to wszystko robiłem i rozumiem, tak, ale na to mam taki argument. Począwszy od połowy XIII wieku,
tereny polskie na północny wschód od Wisły były obszarem intensywnych najazdów litewskich. Pamiętacie to Państwo z trzech budrysów Mickiewicza, tak? Skąd wracali Litwini, z nocnej wracali wycieczki i tak dalej. Co robili? Najeżdżali północne Mazowsze i Podlasie i stąd się wzięła ludność polska na Wileńszczyźnie. Byli brani w jasyr. Małżeństwo księżniczki litewskiej Aldony z Kazimierzem Wielkim połączone było z uwolnieniem 40 tysięcy jeńców polskich, porwanych w poprzednich dziesięcioleciach przez Litwinów. Ostatni najazd litewski na Polskę miał miejsce 13 lat przed Unią w Krewie. Więc gdyby nasi przodkowie, stojąc w obliczu śmiertelnego zagrożenia krzyżackiego, powiedzieli, a niech ci krzyżacy wytępią tych podłych Litwinów, którzy nam tu wyludnili całe Mazowsze, najeżdżają nas od ponad 100 lat, Tykocin zniszczony, tak? Tam takie miejsca zniszczone, dziesiątki ludzi porwanych, a ilu wymordowanych, przecież to były normalne najazdy średniowieczne, nikt się tam nie pieścił. Niech ich krzyżacy wytępią, a my sobie później jakoś poradzimy. No to by nie było ani Polski, ani Litwy. Tylko państwo zakonu. Dopóki nas Litwini nie przeproszą, nie pomożemy. No nie. Na szczęście mieliśmy na tyle rozsądku, żeby powiedzieć nie, teraz się pogodzimy i razem pokonamy krzyżaków. Społeczeństwo ma braki edukacji historycznej. Oj, nasze społeczeństwo ma. Każde. Proszę Państwa, na Malcie byłem pytany, czy Polska uczestniczyła w II wojnie światowej. Interesy nam się zmieniają. W naszym interesie dzisiaj jest poprzeć Ukraińców. To jest dla nas sprawa... A nie, to jest dla nas sprawa jakby no, naszego państwa istnienia i jakiegoś tam znaczenia. Ale w ogóle ja stwierdzam. No tak, ale to czasami trzeba dobrze, to... zapomnieć. No proszę Państwa, to na zakończenie jeszcze takie stwierdzenie podsumowujące. Otóż Polska znajduje się w śmiertelnym konflikcie z Rosją od roku 1492, od pierwszego najazdu moskiewskiego na ziemię Wielkiego Księstwa Litewskiego. Potencjał Polski jest mniejszy niż potencjał rosyjski. Więc żeby się skutecznie bronić, musimy poszukiwać zewnętrznych źródeł siły. Są trzy źródła tej siły. NATO, czyli de facto Stany Zjednoczone, narody w podobnym położeniu jak Polska, wśród których największym jest naród ukraiński i słabnąca Unia Europejska, która traci ten charakter, znaczy charakter zasobu. Jeszcze nim jest, ale nie wiadomo jak długo. Jedynym czynnikiem stałym są narody w podobnym położeniu. Albowiem Amerykanie czy Europa Zachodnia mają i będą mieli rozmaite interesy na całym świecie. Jeśli siły Stanów Zjednoczonych zostaną związane na Dalekim Wschodzie, to może ich zabraknąć w Europie. Natomiast Ukraińcy, państwa bałtyckie, jeśli chcą żyć, muszą razem z nami zatrzymać Imperium Moskiewskie. Czy będziemy mieli z nimi podpisany sojusz, czy nie? Nie mamy sojuszu z Ukrainą, a jesteśmy w tej chwili ich najlepszym sojusznikiem. Formalnie nie mamy podpisanego układu sojuszniczego. Wojsko polskie, może tak, Wojsko polskie nie walczy u boku Ukrainy i nie ma takiej możliwości mentalnej w tej chwili, prawda? Natomiast oczywiście, że wojna na Ukrainie rozstrzygnie o losie Europy Środkowej i Europy w ogóle. Rozstrzygnie los Białorusi, rozstrzygnie los Mołdawii, rozstrzygnie los Ukrainy. W razie klęski Ukrainy sądzę, że w ciągu 10 lat będziemy mieli wojnę polsko-rosyjską. Imperium Rosyjskie zatrzyma się tam, gdzie zostanie zatrzymane, a nie tam, gdzie samo zdecyduje, że już ma dosyć. Ono nigdy nie ma dosyć. Co to za naród jest na miłość boska? Jeden szlak zrobił z Rosją, przecież to jest. To zakończę w takim razie pewnym anegdotycznym stwierdzeniem Ukraińca, profesora Romana Szporluka, który jest profesorem Harvardu w Stanach Zjednoczonych. Jakieś 20 lat temu w Warszawie prowadził wykład i taką oto ciekawą uwagę zgłosił, że gdyby Rosja tych wszystkich nauczycieli, których po 1863 roku wysłała do kraju przywiślańskiego, czyli do Polski, z zamiarem zrusyfikowania Polaków,
wysłała na Powołże, żeby nauczyli mużyków pisać i czytać, to nie byłoby rewolucji bolszewickiej. Ale ona zużyła swoje zasoby na ekspansję, za co przeżyła dramatyczny ciąg historii w postaci bolszewizmu. Innymi słowy, to już jest teraz moja myśl, moim zdaniem Rosja umrze z głodu w czasie ekspansji. Ona nie oszczędza własnych zasobów, zużywa je na ekspansję, po czym załamuje się i innego pomysłu na istnienie nie ma. Historia Rosji dzieli się na dwa przeplatające się ze sobą stany. Ekspansji i smuty. Albo jest smuta, albo ekspansja imperialna. Normalnego stanu rozwoju nie ma. I musimy się z tym liczyć i ją zatrzymać. A potencjał mamy jaki mały. Mamy. I wyłącznie decyduje o tym współpraca polsko-ukraińska. Reszta jest za mała w regionie. Bardzo lubimy Litwinów, Łotyszy, Estończyków, no ale to są małe narody. Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo Panie Profesorze.